Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu z Woleniu przy ulicy Warsztatowej 50. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu mamy taki pawik, a ile taki pawik? 15. A to samiczka czy samczyk? Samica. Samica, a tutaj te karpiaczki i ten krymeczek, to po ile ten jasny? Krymek, dychę, po dychu. Po dyszku wszystko, a te pocztowe? To są pocztowe, czy co to? Nie, to jest orlik. Orlik, właśnie się nie przyjrzałem. Parka tych orlików jest? Nie, właśnie została mi sama samica. Sama samiczka, a ta samiczka orlik to jest ta chyba ta siwa, tak? Tak. Ile ona kosztuje ten orlik? Dzień dobry, mój pan Zeju. No, też dyszku. Tu mamy takie rzeszowskie, te żółte. Są parki parzyste? Parki, dwie. Dwie parki. I taka parka ile? Stówkę. Stówkę się ceni, tak? Tutaj mamy wywrotki, tak? Dobrze mówię, wywrotki. Stadnio-pruskie. I taka parka? 10 sztuka. A tutaj też czerwone, ładne wywrotki. Stadnio-pruskie i czarne. I czarne. I te czerwone tak samo, te stówkę. Stówkę parka. Zapraszamy do kolegi tutaj. Gdzie to garbacze to są? Garbacze pomorskie? Tak, oni panie jak po drabinie chodzą, to szczeble pękają. Dobrze pan powiedział. Ile taka parka tych garbaczy? Po 20 zł sztuka. Nie, tam po 20. Po 100 zł chyba sztuka, nie? I pan no, za po stówkę chyba sztuka, tak? Po 100 zł sztuczka, 200 zł. A ten też pomorski, rozumie? To czeski. Czeski, tak? A ten czeski to ile kosztuje? Czeski 300 zł. Czeski 300 zł, tak? A pan powiedział, też nie jest taka cena, tutaj złośliwie chyba pan powiedział. Panie, 150 zł stówka, tak mi się wydaje po stówce. Tutaj nie, czajeczki nie, są nie, takie, nie, tutaj. Tu są. Nie wiadomo, po ile te czajki tutaj. A po 30. Po 30. A te sokoły, to są sokoły? Tak, sokoły. Takie sokoły po ile? Nie wiem, bo to kolegi. No. Po ile proszę pana te sokoły? Przepraszam. Nie wiem. A nie ma właściciela na razie. O, takie pawiki, to ile parka? A nie, po prostu sokoła właśnie. 50 zł parka. Tutaj mamy. Sokół jest żółty. Sokół to jest? Czy sokół. Dobrze, nie pomyliłem się. Ile ten sokół żółty kosztuje? 30 zł. 30 zł. Za koniczek żółty to co ten jest? Samczyk? I kosztuje? 25. A tu też samiczka chyba ten sokół. To jest parka chyba tych sokołów. Ile taka parka? Dwie samice. Ile takie samiczki? No, 30 się ceni. Po 30 tu mamy deresze i... Nie wiadomo, i czajki, i wiedeńskie. Ale nie ma właściciela na razie. Przepraszam, na sekundkę tylko. Nie ma właściciela, takie wiedeńskie. Tu kolega ma takie budapeszki. Takie budapeszki po ile? Po 30 czepelek. Czepelek 20. 20 zł. A ten serek na białym ogonie to jest samczyk czy samiczka? Samiec. I co on kosztuje? 25 zł. 25 zł. Tu jest perłowy taki ściągowy. Samczyk. Znaczy składowy. No i co on kosztuje na białym ogonie? 50 zł się ceni. 50 zł. Wylocik tak koroniaty. Porniaty, wyloki, dwie dyszki. Jasny. Po dwie dyszki. Po dwie dyszki, tu tak samo po dwie dyszki, tak? Niech pan nagrywa. Dobrze, już mamy inne półkę, winerki takie widzę, ładne tutaj tak. Winerki. Dwie pary winerków. I po ile taka parka? 200 zł sztuka. A budapeszki tutaj też są już inne, to widzę. To jest 30 zł żółte. Ale za sztukę, nie? Nie, za parkę 30 zł, kolega ma takie naprawdę niskie ceny. I takie gołąbki widać naprawdę. Ładnie się prezentują, 30 zł za parkę i tamte też po 30. Czyli po 3 dychy za parkę. Ci mamy bardzo niskie ceny. Zapraszam tu do kolegi. O, czekaj, jeszcze za blisko podchodzę. Dobra. Te budapeszki to są po ile? Po dwie dyszki, ale tu jest. W wiedeńskim kosztuje ze stówkę, nie? Troszkę stówkę, tak. Stówkę kosztuje, a te bociany? Po stówkę. Bociany po stówkę za sztukę, tak? Za sztukę. Tego wiedeńskiego tu złapię, stówkę, ładny ten wiedeński. Zresztą wszystkie gołąbki fajne, ale ten wiedeński jeszcze... Złapię, nie złapię. Szczegół... Mamy andaluzy takie i to jest parka, czy nie? Para, samica, widzę. I taka parka ile? A, 50 zł. 50 zł taka parka? Parka. Tygrysek? Tygrysek, wiedyszki. Wiedyszki, tygrysek. Samiczka. Apel do hodowców, czytamy komentarze pod filmem. A tu jest tiplere chyba czerwony, tak? Tak. Ale bystrzaczek taki to widzę. Samczyk, tak. I samczyk czerwony, ten samczyk czerwony, tiplerek ile? Ja wiem, te dwie dyszki. Dwie dyszki. A ten ciemny? To ile da? Trzeba cenić więcej, żeby później trzeba było z czego opuścić. A ten ciemny? Ten ciemny też jest bystrzaczek. Murzyn? No. Samiczka. I co kosztuje? Te dwie dyszki.
A tu mamy dreszki, tak? Dreszki. Dreszki po ile? Po stówce. Po stówce te dreszki. Proszę zobaczyć, jak się dreszki prezentują. Piękne. Jakie sztuczki? Po stówce za sztukę. Tu mamy tak od dotek jaśniaczki, o tu taka wyloteczka krótka, mała. Po ile tak mniej więcej? Cztery dyszki ta wyloteczka, proszę zobaczyć. Ceni się cztery dyszki, ale co do worka nie idą, jak to mówią, nie? Jest targ. Tu jest poróweczka, taka malutka wyloteczka też. Też cztery dyszki. Ceny takie wyjściowe. Ta ogon, wylotka też, o tu jest taka fajna, wczoraj złapałem. To jest taka wielbiutka ta wyloteczka, nie? Ile ona kosztuje? No tak samo. Tak samo cztery dyszki. Ale ceny podlegają negocjacji u kolegi. Takie maściuszki, to są maściuszki, dobrze mówię? I taka parka żółtych ile? 3,5 stówki parka taka. Dokładnie. A te czarne też po ile taka parka? Po tyle samo. 3,5 stówki parka. Zapraszamy do pana Andrzeja zezwolenia i do zwolenia do sklepu i do pani Pauliny. Pa wszystkie akcesoria dla gołębi, dla kur, dla drobiu. Jest wszystko i klateczki też dla gołębi. Jest pełny asortyment. Cześć kolego. Dobra. A na złodzieju dobra. Gore. A kakuski taka ile taka parka? Tych krakusków? Ile Andrzej? Karol, ile tych krakusów para? Co jest? Co szukać? Po ile te krakuski? Ha? Krakuski ile taka? Te czarne? Po 20 zł. To są orlik żółty chyba, nie? Tak. I ile taki orlik? 40 zł. A te sroczki czarne? Po 50 zł. Po 50 zł. I te nyweczki? To po 20. Po 20. Berlinki, znaczy drierki mamy. Taka parka ile? Tutaj jest parka czy nie ma? 50 zł parka. A tutaj ta sroczka, widzę na białym ogonie, to jest sroczka, nie? Tu samczyk? To jest kasztan. Właśnie. Kasztanek. Ile on kosztuje? 3 dyszki. 3 dyszki? No, szwyszwans 2. Nyweczki super, no, widzę. Nyweczki, tak. Nyweczki z wyższej półki, ile te nywki? Ile? A ze 130. 130 zł cena wejściowa, tutaj to co to jest zaraz, a tych to? To już garbacze. To garbacze są, tak? Wszystkie garbacze i te korniate też? A garbacze, korniatek i po ile takie garbacze, ta parka? 30 zł. Siema. Oglądam się. Dobrze widzieć, wzorę sobie. Rysie, tutaj ile parka? Ale masz fajnie, że zrobię to. Nie no, tak żeby było widać. Dobra. Ile te rysie kosztują? Dobra. Takie nyweczki tutaj po ile? 60 zł. Te sroczki? Tak samo, po 30. Po 30 zł. To są albumki, te albumki siwe? Albumki, podychu. Po dyszku. Tutaj ta Poczta Polska po ile? Podychu. Po dyszku Poczta Polska. I tu mamy te czerwone. Po 3 dyszki. Po 3 dyszki wszystko. Tygrysek 3 dyszki, tak? A tu to są widymki, tak? Widymki. Nie wiem co. Fajnie się podoba. Ile taki nyweczek? 20 zł. Fajna podstawa. A tutaj to jest wiedeński? Co to jest tutaj? Taki nie wiadomo. Nie wiadomo. Krymeczek. I takie krymki po ile tutaj parka? Takich krymków? 20 zł. Takie nyweczki po ile za parkę? 400. 400 zł. A tutaj czajki saksońskie, tak? Tu jest czajeczka taka. Tak. Ile ona kosztuje? 40 zł. 40 zł. Nyweczki, taka parka, to nyweczku. Wyższa półka chyba tutaj już, nie? 400 zł. 400 zł parka. Proszę bardzo, takie nyweczki. Dzięki. Cześć kolego, twoje? Moje. Twoje. Tutaj ten lustrzak, co to jest ten lustrzaczek? Samica. I co ona kosztuje? 3 dyszki. Krzyżak czerwony. I 4 dyszki. A ta to jest sroczka żółta, tak? Ta sroczka. Ta sroczka ile? 30 zł, a krakowski tutaj mamy, takie kolego ma ładne krakowski. Jakby ktoś potrzebował, takie krakowski to nie taka parka krakowska, tak za sztukę? Stówkę za parkę. Stówkę za parkę, to po 7 lotach rozumiem mają, nie? Po 7 lotach, dlatego taka jest cena. Dwie pary parzyste czerwonych. Dwie para parzysta, tak? Parka czerwonych i? Parka czarnych i żółty samczyk. I żółty samczyk. Dwie parki są. Dzięki. Nagrywamy gołębie marka, jakby ktoś coś potrzebował. Nie znam ceny. Też jest jasne, gołębie marka. Gołębie marka. To gołębie marka cały czas, nie znam ceny. Jakby ktoś coś potrzebował, namiar do kolegi Marka jest. Tu nie ma właściciela. Nie wiem co ile kosztuje. Ulemansik, ale nie znam ceny. Nagrywam gąbki pana Adama, wyszwanczyki, takie parka wyszwanczyków. Nie, tyle. To są wszystkie 3 samice po 100 zł. A, samiczki po 100 zł. Czerwona, żółta i czarna. A to są na kosmach, tak? Tak, na kosmach.
Krymeczki? Krymeczki po 80 zł sztuka. Po 80 zł. Tutaj, tutaj te... tak samo 80 zł. Sztuka czy parka? Sztuka. Sztuka. Tu jest są saksońskie. 120 para. Tu krymeczki? Krymeczki 8 dych sztuka. 8 dych, dobrze. Tutaj, tutaj tak też samo, 8 dych? No. Tutaj sroka łowicka i krymki, tak samo. Dobry panu. Witam. A ten krzyżak żółty, panie Adamie? 4 dychy. Nagrywałem gąbki pana Adama, jak ktoś potrzebował, namiar jest. Mam pocztowe żółte, młodziaczki, takie piżaczki, ale zima im nie straszna. I po ile takie młodziaczki? Cześć kolego, po ile? 25 zł za dwoje. 25 zł za dwoje, czyli tak po 12,50. A tutaj te... Te podysze. To wszystko podysze. Krakowski mamy takie podyszku. Ładne gołąbki, białe główki. Podyszku. Tu są widymki czerwone i prawdopodobnie mnich, ten czerwony. Ale nie wiem ile jest co. Tu mam takie jaśniaczki składowe, wyższa półeczka i perłowe. I tak pójdę za sztukę. Półtorej stówki. Półtorej stówki za sztukę, to jest taka maksymalnie cena, tak? Od do? No, maksymalna to 200. A maksymalna 200? Od półtorej do 200, takie mamy dzisiaj sztuczki. Takie gołąbki składowe. Tutaj niższe troszeczkę półka, nie? Krymeczki ile parka? 5 dyszek. 5 dyszek. A te jaśniaczki? Po 7-8 dych. Po 7-8 dych. Dzięki. Po 2 dyszki. Po 2 dyszki te pocztowe. Jak dać? Ten pasiaczek, to co to jest ten pasiaczek perłowy? Nie wiadomo. Samiczka, co ona kosztuje? 4 dyszki. A karpiaczek? 3 dychy. 3 dyszki. A te pocztowe tak po ile? Po dyszku. Tutaj mamy takie różne i krzyżaczek. I tiplerek, i winerek, tak mniej więcej, za sztukę tak mniej więcej? Od 15 do 20 zł. Od 15 do 20 zł, kolego i perłowy, ty widzę, to taki fajny składowy. Tu z kolegą można maślak. Dobrze, że kolego mnie poprawiłeś, bo takie z gołębki trochę ciasno im, te słabo są eksponowane. Tak, tak, dzień dobry. Dzień dobry. I tutaj mamy takie jaśniaczki, po ile tak mniej więcej? Od 10 do 20. Od 10 zł, z kolegą można negocjować. Oglądacie kanał Lotowanie Andrzeja, zobaczycie co hodowcy proponują na targach. W Jedlińsku, Radomiu i Zwoleniu, ja tam będę. Zostaw suba dzwonkiem, oby cię nic nie ominęło. Takie krymeczko parka to ile? Proszę? Takie ty krymeczko parka? 60 60 zł, a te kingi? 100 zł parka. Cukrówka. Cukróweczka, ile taka z cukróweczki? 3 dyszki sztuki. Kwieki po ile tak mniej więcej? 30 zł. 30 zł za sztukę, tak? Tak. 30 zł za sztukę. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za suplicy, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Muszę wyjść w internecie. Znaczy, Berge. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Zwoleniu przy ulicy Warsztatowej 50. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Pogoda jest dobra, tam minus 3 to nie jest źle. Hodowcy przyjeżdżają, nie odpuszczają. I mamy takie tu jaśniaczki od do kolego. Proszę zobaczyć, jakie białogonki w docieku. Od 25 do 30 zł. Cześć, cześć, cześć. Mam berlińskie siwy. Ile takie berlińskie? O kurde.